Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda przyzwyczajanie się do nowego miejsca? I nie chodzi tutaj tylko o zwiedzanie pięknych miejsc, tylko o coś bardziej osobistego, o aklimatyzację i jetlag. Cześć, witajcie na kanale M. Majerski. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam nasze doświadczenia z aklimatyzacją i o tym, jak radzimy sobie z jetlagiem po długiej podróży. Opowiem Wam o naszych symptomach z tym związanych i o tym, jak sobie z nimi radzimy, aby szybciej powrócić do zdrowia i zaakceptować nową strefę czasową. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to jest to idealny moment, aby zasubskrybować teraz ten kanał po to, aby nie przegapić naszych kolejnych przygód tutaj w Tajlandii. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz teraz łapkę w górę pod tym filmem, a w komentarzu podzielisz się, jak Ty radzisz sobie z aklimatyzacją w nowych miejscach, czy na przykład jetlagiem. Podziel się w komentarzach. Jetlag i aklimatyzacja to coś, z czym musi się zmierzyć każdy podróżnik. My również mamy z tym do czynienia i chcemy Wam pokazać, że nie zawsze jest łatwo, ale zawsze jest na to jakieś rozwiązanie. Zaczniemy od tego, jak wpłynęło to na nasze zdrowie i jak radzimy sobie tutaj z tym w Tajlandii. Pokażę Wam jeszcze, co narobiłem w kuchni na blacie, ale o tym za chwilę. Zaczynamy! Kilka słów o słabych początkach podczas takich wielkich podróży, tak jak my na przykład z jednego krańca świata, czyli Polski, Europy, w drugi koniec świata, czyli Azja, Tajlandia. Długa podróż, około 16 godzin, jakieś tam duża zmiana klimatu, dużo różnych innych rzeczy takich wpływających na zdrowie. No i często tak mamy, że w pierwszym tygodniu, w drugim max tygodniu łapie nas jakaś taka mała choroba. Czyli na przykład ja teraz mam katar, tutaj wszystko pije się z lodem, tutaj wszędzie chodzi klimatyzacja, zmiana temperatur, duże skoki, ciepło-zimno, dużo lodu, dużo zimnych napojów, dużo, nie wiem, wszystkiego innego niż w Polsce. No i człowiek musi to na początku odchorować, także możecie się przygotować. W sumie jak ktoś przylatuje tylko na wakacje 7, 10, 14 dni max, to być może nie zdąży doczekać się tutaj jakichś ewentualnie zmian i znowu wróci do Polski i albo w ogóle nic jakby tego nie odczuje, albo odczuje to dopiero na przykład w Polsce, a osoby, które przyjeżdżają na dłużej, tak jak my, to mają szansę zachorować na przykład. Zachorować to może też dużo powiedziane, ale w sumie przez dwa dni nawet miałem jakąś tam gorączkę, czyli jakieś 38, nawet w sumie jednego takiego poranka o 3, 4 rano obudziłem się i miałem 39. Dzisiaj w trzeci dzień czuję się już dużo lepiej, obudziłem się bez gorączki w końcu. No i jeszcze tam gdzieś troszeczkę to gardełko mam takie załatwione po tym lodzie. Katarek jeszcze, gdzieś tam coś, jakaś troszeczkę wody z nosa leci, ale już jest dużo lepiej. Także bądźcie przygotowani na to, że jak przyjeżdżacie do Tajlandii na miesiąc, na dwa, to możecie jakoś odreagować ten przyjazd i tą zmianę. Zmianę klimatu, zmianę życia. Są zmiany między Polską a Tajlandią i można odczuć je na zdrowiu. Ja ją odczułem, Dorota też lekko. Emi jest zahartowana, Emi jest odporna, odpuka, także wzniosła tą podróż najlepiej z nas, przynajmniej na razie przez te pierwsze w sumie 10 dni. Tak, dzisiaj jest równy 10 dzień. Ja już bardzo szybko przechodzę tą swoją aklimatyzację do tutaj na tutejszy klimat, a Emi na razie nic i mam nadzieję, że już tak w sumie pozostanie, bo też oczywiście tak może być, że w żaden sposób na zdrowiu się Wam to nie odbije. Tak też podobnie mieliśmy w poprzednim razie, a później już przez cały pobyt nie mieliśmy żadnego problemu ze zdrowiem. A w ogóle to nagrywam z naszego balkonu tutaj w mieszkaniu i tutaj między tymi dwoma budynkami basenik. Świetna woda, tutaj widok, tam już jest morze, super woda też, super plaża, super miejsce, tutaj leżaczki, Dorota już tu swoją książkę czyta, mogę Wam polecić, czekajcie, da się trochę zbliżyć, da się, oddech jak widać i tutaj leżaczki i już przygotowane, już tu nawet były we wodzie, w basenie, a godzina 11. Jeszcze w sumie jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo tutaj była też ważna, że kurczę, akurat ta choroba tylko to mi popsuła i tak mnie tylko zdenerwowała z jednego powodu, że już właśnie po przyjeździe tutaj do Tajlandii zacząłem regularne treningi, zacząłem chodzić na kroki,
bo jak byłem w Polsce przez ostatni tam miesiąc, teraz ten ostatni miesiąc w Polsce, no to już przestałem za bardzo chodzić na kroki, bo już pogoda się popsuła, już było zimno, już było nieciekawie. W każdym razie tutaj już po tym przyjeździe już ruszyło wszystko. Zacząłem chodzić, już tutaj też znowu zaczynałem wracać do pompek, sobie troszeczkę robiłem, tylko mniej. Pływanie w basenie, ostatni raz, kiedy pływałem w basenie 3 dni temu, 30 długości, czyli 450 metrów po krokach, po tych pompkach, po tym wszystkim. Zaczynało się już naprawdę bardzo dobrze. No i właśnie tylko jestem z tego powodu, że ostatnio miałem tą właśnie gorączkę, no to nie wchodziłem do wody, nie szedłem na słońce chodzić na kroki. No i znowu się zatrzymałem na te 3 dni po takim fajnym, mocnym starcie. To mnie akurat najbardziej zdenerwowało. Jeszcze dzisiaj, ten dzisiejszy dzień zrobię sobie przerwę. Dopiero od jutra może, jeśli dalej będzie to coraz lepiej, to moje zdrowie postępować, będę się coraz lepiej czuł, to od jutra już zaczynam mały trening i mam nadzieję, że będę tutaj Was motywował odnośnie coś diety, bo przywiozłem sobie z Polski, kupiłem takie różne suplementy, bo chcę coś trochę schudnąć, chcę tutaj zrzucić to sedełko. No i dlatego właśnie kupiłem sobie w Polsce jakieś takie suplementy odchudzające, jakieś coś, także myślę, że zaczną one tutaj za niedługo działać, zacznę się trochę odchudzać, właśnie do tego dużo ruchu, jakaś siłownia może troszeczkę, żeby tam wzmocnić jeszcze te mięśnie i jakieś efekty będę miał i będę mógł Was tym zmotywować właśnie do działania. Was do działania, żebyście Wy też prowadzili zdrowy tryb życia, więc pamiętajcie o tym, że ważne jest, żeby zasubskrybować w tej chwili ten kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jeśli nie subskrybujecie, to jest dobra pora, żeby teraz w tym momencie zasubskrybować ten kanał, zostawić koniecznie łapkę w górę po sobie i możecie coś miłego napisać, motywującego, inspirującego w komentarzach. A tymczasem w końcu śniadanie, bo tak jak wspominałem, godzina 11 już wybiła. Tutaj pyszna sałateczka z tuńczykiem, jajkiem i mamy tutaj ogórek. Tutaj jeszcze kawałek nóżki zostało z wczoraj, no ale okej. A u Doroty w sumie też tutaj same pyszności. Z racji, że po śniadaniu i po obiedzie mam zażywać takie saszetki, no to właśnie już sobie pierwszą rozpuszczam w wodzie. I to mam brać dwa razy dziennie po dwóch pierwszych posiłkach. Takie coś właśnie wsypałem to tutaj i trzeba to dobrze rozmieszać. Trzeba to dobrze rozmieszać, bo to jest taki proszek. To biorę jako ten suplement diety na to moje odchudzanie. A to, czym się leczę, jeśli chodzi o katar i kaszel, to przede wszystkim jest to kurkuma. Kurkuma i w sumie imbir. Czyli to są takie rzeczy. I teraz właśnie najpierw wypiję to. Bardzo dobre to jest. Ogólnie bardzo dobrze smakuje. No i tak to wygląda. A później biorę jeszcze na noc dwie takie tableteczki, ale o tym w ogóle to poopowiadam Wam kiedyś w innym filmie. Dzisiaj jest aklimatyzacja i leczenie, więc kurkuma rozpuszczona w gorącej wodzie i imbir i tym się leczę, ale jak miałem gorączkę, to jeszcze z Polski akurat miałem ibuprom, więc ibupromem zwalczyłem gorączkę. No i dzisiaj czuję się już dużo lepiej i mam nadzieję, że już będę czuł się tak dobrze do końca pobytu w Tajlandii. Ale ile to będzie, nikt tego nie wie. Ogólnie jesteśmy już tutaj właśnie 10 dni, tak jak wspominałem, i dopiero może dzisiaj była taka normalna noc, kiedy poszliśmy normalnie spać, czyli mniej więcej około 11-12 w nocy i wstaliśmy, no z racji, że taki schorowany czy coś, to dosyć późno, czyli około 8:40. To tak normalnie tak nie wstaje tak późno. W Polsce to często o 7, przed 7, 6:30. Tam coś trzeba było, wiadomo, sobie coś porobić, więc taka mniej więcej pora, ale z racji, że właśnie tutaj w Tajlandii jest 6 godzin teraz różnicy, bo 20, którego? Nie pamiętam, jakoś niedawno, teraz, tydzień temu, w niedzielę, no właśnie, tylko nie tą dzisiejszą, wczorajszą, tylko tydzień temu został przesunięty czas, więc już jest 6 godzin, nie 5 godzin, a 6 godzin, bo teraz mamy w Polsce ten zimowy czas, więc jest teraz 6 godzin różnicy między Polską a Tajlandią. No i prosto po przyjeździe tutaj, po przylocie tutaj jeszcze żyliśmy trochę tym polskim czasem, czyli ten jet lag, który jest, to na nas akurat działał, czyli chodziłem spać o 2-3 rano, no bo w Polsce było jeszcze, powiedzmy, wtedy 5 godzin różnicy, 5 godzin wcześniej, więc to była taka normalna pora, kiedy się idzie spać, a spaliśmy do 11, nawet do 12, więc
przez pierwszy tydzień to tak dobrze ten jet lag na nas działał, czyli naprawdę żyliśmy jeszcze tym polskim czasem, a nie tajskim. Także ta noc w końcu była w miarę normalna. No i ciekawe, jakie będą kolejne. Nieraz wstawaliśmy o 12:11. No właśnie. 12. Wstawaliśmy z łóżka dopiero. Właśnie. A no dlatego, że w Polsce to była wtedy jakaś 7 rano. Także mniej więcej wszystko pasowało. Także wszystko pasowało. Albo na przykład nieraz było tak, że poszliśmy spać tak około 12, tak pierwsza, a potem się obudziliśmy o 5. No właśnie. O 5 takie. Się obudziliśmy i potem no, poszliśmy spać i wstaliśmy o 12. No właśnie, takie jakieś różne rozregulowanie przez te różnice czasowe mamy, ale mam nadzieję, że już po takich 10 dniach, tu już pomalutku na pewno będzie to mijać i myślę, że już od jutra, właśnie pojutrze, tak jak już dzisiaj było, będzie normalnie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mam takie cukierki senne, ja bym bardzo polecał, jak będziecie w Tajlandii, zwłaszcza smak arbuzowy. One są takie małe cukiereczki i i po prostu ja to często sobie tak jem, je są na przegryzkę. Na są dobre. Dobre też są jeszcze winogronowe i nie pamiętam jakie jeszcze tam były smaki, ale winogron i jeszcze arbuz to są najlepsze smaki takich cukierków. I jeszcze właśnie 7-Eleven mam taką pyszną wodę brzoskwinkową. Bardzo polecam, jeśli ktoś lubi brzoskwinki. Brzoskwinki. Blue Peach. Tak się nazywa? Witamina C 200%. Wow. B3, B6, B12. Ale woda. Kurde, jedna najgorsza rzecz tylko przy kurkumie to jest to, że jak spadnie na taki na przykład blat kuchenny, to bardzo często później zostawia takie żółte plamy. Kurczę, trzeba to od razu, o, zobaczcie jakie już tutaj się rozpuściło, a jeszcze tu jest biały i po prostu tylko niech się coś nakruszy, to jest tragedia. Masakra, trzeba to szybko czyścić, bo później trzeba będzie nowy blat kupować. Kurde, ale jeszcze rozmazałem bardziej teraz. Ja pierdzielę, ale roboty mi narobiło. Tylko to, że przez chwilę byłem nieuważny. Nie, dobra, muszę to czymś lepiej wziąć, bo zostało i nie mogę tego dotrzeć. Wziąć jakąś tutaj szmateczkę to i to wymyć. Płyn do naczyń. A tutaj właśnie już mi się parzy moja kurkumka lecznicza. O. Ja włączę nagrywanie, dużo coś powiedzieć, ale włączyłam. Ale mamy fajną kamerę, tylko ja patrzę cały czas w monitor, a nie w ten. A ty? Lensa. Co? Lens. Lens co? Obiektyw. To jest lens? Mhm. Po angielsku. Ale mamy fajną kamerę. O, a teraz jak sobie macham głową, to mi się kamera ten obraca za mną. Ale czad. A gdzie się wyłącza? Z racji, że mamy już po południu, to co niektórzy zgłodnieli i mają ochotę na jakieś grzaneczki, ale to nie ja. Ja też nie. Ja jem tutaj sałateczkę jeszcze z rana, bo została. A tutaj, zaraz wam właśnie pokażę, kolejny mój gadżet, który pozwala mi przetrwać chorobę i w tym momencie, tak jak wspominałem, aklimatyzację w Tajlandii, czyli czosnek, miód i cytryna. Nasz eksperyment przywieziony prosto z Polski z zieloną gumeczką w fajnym słoiczku. Już sporo go wypiliśmy. W sumie ja go większość wypiłem. No i już go właśnie zabieram się za przyrządzanie. Gotowa grzaneczka wygląda tak. Nie widać. Tak, obróciłem tak. Tą jakoś. Stronę. A ja już tutaj właśnie szykuję się do przyrządzenia czosnku, tylko potrzebuję wodę. Już ją tutaj nalewam. Do tego jeszcze mi jest potrzebna łyżka. O, tu jest ten mój czosneczek. I dodajemy sobie tutaj takie dwie duże łyżki tego, a może nie pełne, a niech będzie. Ok, kapło mi. Mamy tutaj rozmieszane to w wodzie. Cholera. I to jest mój kolejny eksperyment na chorobę w Tajlandii. Ale już myślę, że więcej podczas tego pobytu pić go nie będę musiał. Robię to między posiłkiem, znaczy w trakcie posiłku, żeby przegryźć ten czosnek. Pyszne tosty. Przywitajcie. Przywitaj się, przy ciebie się witam. Tak smakowicie wyglądają te twoje tosty, że aż mi ślinka cieknie, a w ogóle nie jestem głodna. Podjadaczu. Ale dobre mi wyszło.
Ogólnie do tej pory nigdy nie jedliśmy 3 posiłków dziennie. Ja tak trochę oszukuję, bo jem mniejsze porcje, ale teraz jem 3 posiłki, dlatego że muszę rano i w południe brać te swoje suplemenciki. Po śniadaniu brałem, teraz wziąłem jeszcze czosnek. No i skoro już był niby obiad, to ta malutka sałatka, no to czas na... Ale hałasuje. Czas na drugi proszek. A wieczorem będą tabletki. Zjadłeś już te swoje pyszniki?